We Wrocławiu trwa konferencja poświęcona szkolnictwu niepaństwowemu. Wczoraj uroczyście otwarto w Górze Partyzantów we Wrocławiu. Telewizji Dolnośląskiej, Monika Jagielska, dzień dobry. Pod hasłami dosyć bezkarności policji oraz Reduta Bis pod sądem wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się dziś manifestacja przedstawicieli Forum Wolnościowego oraz Federacji Anarchistycznej. Młodzi ludzie protestowali przeciwko agresywnej ich zdaniem reakcji wrocławskiej policji, w wyniku której w nocy z 14 na 15 czerwca zatrzymano 20-letniego Sebastiana. Według manifestujących uczniów i studentów policja znacznie przekroczyła swoje prawa i bezkarnie pobiła, a następnie zatrzymała Sebastiana Strzednickiego. Dwóch dalszych rzekomo pobitych w nocy uczestników zajścia złożyło do prokuratury rejonowej doniesienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na pobiciu osób i bezprawnym wtargnięciu na prywatną posesję przy ulicy Reja 69 we Wrocławiu. Pod sądem wojewódzkim młodzi anarchiści zgromadzili się w proteście przeciwko poczynaniom policji. W pewnym momencie oni go złapali, zaczęli go szarpać, wyrzucili go na ziemię, wykręcili mu ręce, zaczęli go tłuc pałkami. No to jest chłopak dość mikrej postury, jest niski, skuplutki. Ci panowie byli raczej dość rośli, szczególnie jeden z nich. Wykręcili mu ręce, nie mogli, chcieli mu zapiąć kajdanki, ale byli tak zdenerwowani, nie wiem co im było. Innego zdania jest natomiast rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji, który twierdzi, że to młodzi ludzie dokonali napaści na funkcjonariuszy. 15 czerwca około 2.50 funkcjonariusze z Komendy Rejonowej Policji w Wrocławiu w mieście przy ulicy Reja 69 podjęli interwencję. Interwencja polegała na tym, iż w czasie rutynowej kontroli tego terenu służby prewencyjnej funkcjonariusze ci zauważyli po prostu niezabezpieczony samochód. Samochód ten należy do właściciela, który mieszka przy ulicy Chorwaszewskiego. Zachodziło podejrzenie, że samochód ten mógł być przed chwileczką skradziony. W tym czasie z okna tego budynku jeden z nieznanych mężczyzn zaczął krzyczeć do policjantów: wynoście się do kobiety, nie rozmawiaj z nimi, policja tutaj nie ma prawa przebywać. Mężczyzna ten za parę chwil zszedł. Zaczął odpychać rękoma jednego z umundurowanych funkcjonariuszy. Następnie uderzył go w twarz. Sąd nie zadecydował o tymczasowym aresztowaniu Sebastiana Strzednickiego, dlatego też w poniedziałkowe popołudnie opuścił on policyjną izbę zatrzymań. Przypadkowo go uderzyłem, broniąc się przed ich napaścią na mnie, przed pałkami i przed ich szarpaniną. Zapytaliśmy uczestników manifestacji, czy policja w swoich działaniach jest rzeczywiście bezkarna. No nie wiem, zobaczymy.